Na jednym z głównych portali showbiznesowych pojawiła się informacja o jakby twojej zmianie urody, a mianowicie powiększaniu ust. Jak ty podchodzisz do takich informacji, jak je skomentujesz? Strasznie bym chciała się do tego odnieść, bo ja już kiedyś pisałam o tym posta, ale mam wrażenie, że nikt mnie nie zrozumiał. Wiecie, kiedy ja powiększałam usta? 2 lata temu. Minęły 2 lata i moje usta po prostu są cały czas w tej samej wielkości. Inne by się cieszyły, ja niestety się nie cieszę, ponieważ mam lustro w domu, widzę, jak to wygląda, chciałabym zmniejszyć, boję się rozpuścić, że to po prostu będą zmieniły już w ogóle kształt. Teraz żyją własnym życiem, że czasem wydaje mi się, że one normalne, a nagle ktoś mi zrobi zdjęcie i one są... I ja wiesz, ja mówię, Boże, co się dzieje? Zdaję sobie sprawę, że są za duże, ale nie są monstrualne, jak niektórzy twierdzą. Niektóre kobiety mają usta na pół twarzy i o nich tak nie piszą, a o mnie tak twierdzą. No naprawdę, 2 lata temu robiłam je ostatnio. Po prostu kwas się nie rozpuścił i tyle. Porobiły się grudki. Po prostu mam je, jakie mam. Odwalcie się.